Naszym zadaniem jest obliczenie granicy przy x dążącym do minus 1 ze złożenia g od h od x, gdzie funkcja g jest dana w postaci wykresu po lewej stronie, a funkcja h jest dana w postaci wykresu po prawej stronie. Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie się zastanowić, jak to zadanie rozwiązać. Popatrzmy na wykres funkcji h, tej funkcji wewnętrznej. W minus 1 z prawej strony wartości funkcji. Dążą do minus dwójki, a z lewej strony wartości funkcji dążą do minus trójki. Czyli nie istnieje granica funkcji h w minus jedynce, tej funkcji wewnętrznej. Pojawia się więc pokusa, żeby stwierdzić, że w takim razie istnieje, ta granica nie istnieje tego złożenia. Ale to jest błędne wnioskowanie. Jak się za chwilę przekonamy, w tym konkretnym przypadku akurat, pomimo tego, że nie istnieje granica tej funkcji wewnętrznej, to istnieje granica tego złożenia. I żeby się o tym przekonać, to obliczmy oddzielnie granicę lewostronną i prawostronną tego złożenia, żeby zobaczyć, że te granice będą rzeczywiście równe. Czy najpierw obliczmy granicę lewostronną w minus 1 ze złożenia G od H od X, czyli G od H od X. I ja tutaj sobie wprowadzę takie pomocnicze oznaczenie. Powiemy sobie, że Y to będzie H od X. No, i teraz tak, jak x dąży do minus jedynki z lewej strony, to do czego dąży y? Zastanówmy się, do czego dąży y. Dążymy z lewej strony do minus 1, no to wartości funkcji h dążą do minus trójki. To już wiemy. Ale dążą z lewej czy z prawej? No, dążą od góry, od, od strony wartości większych niż minus 3. Czyli dążą do minus trójki. Od strony większych wartości, czyli od góry. Czy ja tutaj mogę napisać, że to jest równe, to się równa, granicy przy y dążącym do minus 3 od góry z funkcji g od y właśnie. Czy ja popatrzyłem, do czego dąży funkcja h od x? Jak x dąży do minus 1? Dąży do minus 3. Jak dążymy do minus 1 od dołu, to tutaj dążymy do minus 3 od góry. Więc sprowadza się do, do, do obliczenia takiej granicy, granicy przy y dążącym do minus 3 od góry z g od y. No to patrzymy teraz na wykres funkcji g, jak zachowuje się w otoczeniu minus trójki. W minus trójce, jak dążymy od strony prawej, czyli od strony argumentów większych niż minus 3, no to tą granicą jest 3. Czyli ta granica jest równa po prostu 3. Teraz obliczmy sobie granicę przy x dążącym do minus jedynki z prawej strony z naszego złożenia. G od h od x. G od h od x. No to teraz, jak obliczymy takie złożenie, no to tutaj zobaczmy, do czego dąży, jak x dąży, dąży do minus jedynki z prawej strony, to do czego dąży y, czyli h od x. To y dąży wtedy. Do czego? Tutaj dążymy do minus jedynki z prawej strony, więc y dąży do minus dwójki również od strony wartości większych, czyli również z prawej strony. No to teraz patrzymy, do czego dąży funkcja g, jak dążymy z jej argumentem, czyli z y, do minus dwójki z prawej strony. I teraz liczymy właśnie to g od. Takiego y. No to popatrzmy na wykres funkcji G. Do minus dwójki dążymy z prawej strony, czyli, czyli tutaj, tak? Dążymy do minus dwójki z prawej strony, czyli wartości dążą nam również do trójki. Czyli tą granicą również jest 3. Widzimy zatem, że zarówno prawostronna, jak i lewostronna, granica tego złożenia w minus 1 jest równa 3, czyli granica tego złożenia istnieje i jest równa 3. I to jest możliwe właśnie dzięki temu, że zarówno w minus 3, jak i w minus dwójce granicą funkcji g jest ta sama liczba. Dzięki temu granica tego złożenia istnieje.